przerwą mówiliśmy o kosztach pracowniczych. Powiedz mi proszę, jak przedstawia się koszty pozyskania tych pracowników, bo skoro mamy problemy na rynku z brakiem pracowników, to jednak te koszty są liczone już nie w setkach złotych, tylko pewnie w tysiącach. Sam koszt pozyskania pracowników, czyli koszt ogłoszeń i jakby wynagrodzeń działu rekrutacji, no ciężko określić, tak? No ale myślę, że każdy wie, ile kosztuje etat dobrego HR-owca i ile kosztuje ogłoszenie. W Contact Center trzeba brać pod uwagę dwa elementy, które będą miały taki pośredni wpływ na koszt pozyskania pracowników. Pierwszy element to rotacja. Tak, no bo nie... A jaka średnia jest rotacja w branży call center? Właśnie. Każdy mówi coś innego. Dokładnie. O cyfrach typu 30%. Tak, znaczy ja myślę, że to jest bardzo realna rotacja, tak? Natomiast tutaj należy też mocno rozróżnić call center, tak? Bo tam, gdzie mówimy o sprzedaży wychodzącej szczególnie, czyli tam, gdzie jest presja wyniku, ta rotacja jest wyższa. Z kolei w projektach infolinijnych, tak to nazwijmy, czy też takich bardziej obsługowych, ta rotacja jest niższa, ale z kolei potrzebujemy trochę wyższe kompetencje na starcie, że tak powiem. Więc jakby biorąc pod uwagę te dwa elementy, czyli rotacja, która jest skutkiem atmosfery, motywowania zespołu, zarządzania tym zespołem i również projektów, trudności projektów, i ten pierwszy element, czyli element taki stały, osoba, która musi notorycznie rekrutować, bo jednak w momencie, gdy mamy rotację, to musimy mówić o ciągłym procesie rekrutacyjnym. Czy przy 10 pracownikach możemy mówić już o ciągłej rekrutacji, czy jeszcze nie? Zdecydowanie przez pierwsze 6-9 miesięcy zdecydowanie tak. To jest tak, jeżeli... Praca w call center nie cieszy się dużą estymą, mimo że ja uważam, że jest to naprawdę fajna szkoła życia i świetnie przygotowuje do kolejnych prac, ale realia są takie, że rzeczywiście jest to najczęściej pierwsza praca. W związku z tym człowiek, który przychodzi do call center, często nie ma żadnych kompetencji, żadnych umiejętności. On tak naprawdę dopiero poznaje co to jest praca, z czym to się wiąże. A jeżeli na to nałożymy trudność projektu, to bardzo często szybko poddaje się, tak? I tutaj bardzo dużą rolę będzie odgrywał sposób motywowania, sposób zarządzania tym zespołem i to będzie miało bezpośredni wpływ na całkowity koszt takiego zespołu. Ale w przypadku in-house'owych call center te rotacje raczej spodziewałbym się, że są niższe, bo na ogół same zagwarantowanie umowy o pracę pozwala na obniżenie ilości tej rotacji, przez co de facto oszczędzamy. Im mniejsza rotacja, tym mniejsze koszty pozyskania i utrzymania pracownika. Tak, dokładnie. Niestety jeszcze nie wszyscy to rozumieją, ale widzę wyraźnie, że rynek idzie w tą stronę, tak? No ale to też dlatego, że mamy rynek pracownika de facto, tak? Okej, powiedzmy, że już mamy call center. Co powinniśmy zrobić dalej? Jeżeli nie mamy żadnego doświadczenia w prowadzeniu call center, to myślę, że dobrze pomyśleć o wsparciu osoby, która ma doświadczenie w organizowaniu call center. I taką rolę na przykład pełnię ja i mój zespół w Systelu. Mamy usługę taką wspierającą naszych klientów, ona się nazywa Interim Management. I w ramach tej usługi towarzyszymy klientowi, który tworzy swoje call center lub je restrukturyzuje w tej drodze do najwyższej efektywności, tak? Krótko mówiąc, ja często tak kolokwialnie mówię klientom, płaci pan za wszystkie błędy, które popełniłem dotychczas, po prostu, tak? I dzięki temu pan ich nie popełni w tej chwili. No i zwykle nasza rola jest bardzo szeroka, tak? Bo zajmujemy się zarówno rekrutacją, poukładaniem wszystkich procesów, zautomatyzowaniem tego, co można zautomatyzować, wyszkoleniem i takim ciągłym treningiem konsultantów, no i to, co najważniejsze, wychowaniem lidera, który po zakończonym projekcie samodzielnie będzie mógł zarządzać tym mini call center, czy też tym działem call centrowym w firmie klienta. Długo trwa proces tego projektu, wdrożenie jakby nowego przedsiębiorcy do prowadzenia. Od 6 do 9 miesięcy. Oczywiście to też zależy od tego,
w jakim stadium, że tak powiem, znajduje się przedsiębiorstwo, z którym współpracujemy. Czyli tak? 9 to ten raczkujący. 6 i raczej mniej może to już bardziej doświadczony wyjadacz biznesowy na rynku call center. Dużo też zależy od lokalizacji, tak? No bo no, nie ukrywajmy, rozwój call center, znowu wracamy tutaj do tej rekrutacji, no rozwój call center opiera się na ludziach i łatwość pozyskania dobrego materiału ludzkiego, jakkolwiek to brzydko zabrzmiało teraz, będzie determinowała szybkość osiągania odpowiedniej efektywności i zyskowności takiego działu. Wspomniałeś wcześniej o tym, aby zastanawiać się nad współpracą z outsourcingiem. I teraz takie jedno podstawowe pytanie. Czy posiadanie własnego call center in-house'owego całkowicie wyklucza nam możliwość współpracy z podmiotem zewnętrznym? Zdecydowanie nie. Taki podmiot zewnętrzny, czy też outsourcing możemy śmiało wykorzystać w momentach, gdy potrzebujemy wsparcia, gdy chcemy wzmocnić swoje działania, tak? A nie chcemy inwestować, zbyt mocno rozwijać naszego działu, to po pierwsze. Mamy jakiś produkt, który chcemy szybko sprzedać. Tak, na przykład przy produktach sezonowych, tak? Po drugie, mimo wszystko warto mieć również takie call center outsourcingowe jako call center benchmarkowe, tak? Więc jeżeli tak naprawdę dopiero uczymy się tego działu, tej branży kontakt centrowej, obsługi czy też sprzedaży poprzez telefon, ale nie mówimy tylko o telefonie, to dobrze jest mieć z drugiej strony z kolei benchmark w postaci outsourcingowego call center, które, no nie ukrywajmy, z racji doświadczenia, bardzo szybko pokaże nam, gdzie jest tak zwany sufit, czyli jakie są możliwości generowania wyniku, uzyskiwania efektywności i chociażby z tego względu warto się wspierać takimi zewnętrznymi partnerami. Czyli nie zamykajmy się przed outsourcingiem. Zdecydowanie nie. Wszystko sprowadza się oczywiście do przeliczenia i do analizy biznesowej. Tak? Ja myślę, że budowanie własnego call center nie jest w takim razie tak trudnym i skomplikowanym procesem, jakby nam się mogło wydawać. Chyba nie. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zbudować call center, to oczywiście zapraszam do śledzenia serwisu z ccnews.pl. Tam w dziale ABC Contact Center publikujemy artykuły dotyczące tego, jak stworzyć taki dział call center. A ja oczywiście zapraszam również na strony internetowe firmy Systel, czyli www.systel.pl. Systel przez dwa L. System przez dwa L. A ja dziękuję za dzisiejsze nasze spotkanie. Życzę spokojnego dnia. No i oczywiście zapraszam do kolejnego odcinka, który już wkrótce na ccnews.pl. Do zobaczenia.